Wiemy, że nazywał się Schmidt. Pracował w gestapo. Nie wiemy, czy osobiście katował aresztowanych, czy tylko wydawał polecenia. W jego opuszczonym w pośpiechu mieszkaniu w styczniu 1945 roku znaleziono ten album ze zdjęciami, które w większości robił sam i opatrywał własnym komentarzem. Pierwsza warta w kraju wroga. Urządzanie biura. Akcja przeciwko 6000 Żydów w Plońsku. Akcja żydowska w Raciążu. Polscy podludzie, którzy wymordowali 60 tysięcy Volksdeutschów. Kara była surowa, lecz sprawiedliwa. Posiedzenie sądu wojennego. Przed egzekucją. Ci ludzie mordowali w 1939 roku Volksdeutschów w Polsce. Skazali na śmierć. Budynek urzędu. Nasza kucharka. Żydzi precz. Ewakuacja Żydów w Kutnie. Pożydowski śmietnik. Getto w Żychlinie po odejściu Żydów. Uczta z okazji świniobicia. Publiczna egzekucja w Kutnie dnia 9 czerwca 1941 roku. Stawianie szubienic. Harnecki. Perkowski. Sand. We Wrocławku. Publiczna egzekucja polskiego paskarza w Sannikach. Usiłował mordować Niemców. Przez sąd doraźny w Kutnie skazany na śmierć. Uroczystość z okazji zbudowania nowego garażu. Inowrocław. Urząd Policji Państwowej. Sprawa 1032/43G. Przejechano kilometrów 1418, liczba zatrzymanych 37. Pierwszy wyjazd, drugi wyjazd, trzeci, czwarty, piąty. Z naszych podróży.
Liczba zatrzymanych 37. Siatka organizacyjna nielegalnej organizacji Polskiej Wybrzeże. Oddział Warszawa. Przywódca organizacji, jego narzeczona, jego matka, Wawrzyńczak, Kalinowski, Breyer, trzej bracia Blum, Kmieczyk, Johnny. Obóz w Inowrocławiu. W Berlinie. Moje zajęcia zimowe, styczeń-marzec 1942. Sosna, przywódca miejscowej organizacji w Żychlinie. Szymański, były przywódca organizacji. Nowicki, założyciel organizacji. Sekcja zwłok Nowickiego. Przez metrowe zaspy. Zima 1941-42. Lato 1942. Lapanka w Szczawinie. Zderzenie dwóch pociągów transportowych w Kutnie. Roman Czaplic-Pochorecki skazany na śmierć za sabotaż. Witold Michalski, przywódca tajnej organizacji w Szczawinie. Były polski oficer zastrzelony w czasie ucieczki. Wiemy, że nazywał się Schmidt. Pracował w gestapo. Nie wiemy, czy osobiście katował aresztowanych, czy tylko wydawał polecenia. Nie wiemy nawet, czy żyje. Jeżeli nie zginął wówczas w roku 45 w czasie ucieczki, jest teraz być może kupcem, może działaczem politycznym, może pracuje nadal w policji. Pozostały po nim tylko te fotografie. Fotografie solidnego pracownika aparatu zbrodni. Przypatrzcie mu się. Może zobaczycie go kiedyś za granicą w samochodzie marki Volkswagen albo Mercedes. Nim zamkniemy ten album, przypatrzcie mu się uważnie.